Witam Was serdecznie. Dzięki uprzejmości chłopakom z Aveos mam przyjemność zaprezentować Wam nowiuteńką kamerkę GoPro Hero 4 Session. Pewnie już o niej słyszeliście. Zrobimy dzisiaj unboxing tej kamerki. No i proszę, zaczniemy. Weźmiemy nożyk. I sam jestem ciekaw. Kamerka jest dosyć mała. Fajnie wygląda. I ją sobie może nożykiem nie. Może nożykiem nie będziemy tutaj jej gwałcili. Postaramy się to otworzyć bezinwazyjnie, żeby jak najmniej to opakowanie uszkodzić. No i jedziemy z koksem. Dobra, standardowo jak wszystkie kamerki GoPro jest podobnie zapakowana. Pewnie już mieliście okazję zobaczyć, jak otwieram dwie. Tak to wygląda. Sam jestem ciekaw, co producent nam tutaj udostępnił. Dobrze, mamy kolejną rzecz zdjętą. Proszę, przybliżę Wam, jak to wygląda. Maleństwo jest niesamowite. Wygląda bardzo, bardzo ciekawie. No i teraz otworzymy ją. Może wiecie co? Najpierw ją wyczepimy. Świetnie. Jest leciutka. Dokładnie wagę znajdziecie w opisie. Na razie ją odłożymy i zobaczmy, co producenci nam dali. Mamy instrukcję. Prostą instrukcję obsługi. Uraczyli nas oczywiście naklejkami. Instrukcją taką obszerną. Kolejną instrukcją, pierdołami tutaj bezpieczeństwa. I co tu dalej mamy? Mamy dwa przylepce. Jeden półokrągły do kasku, jeden płaski. I mamy drugą obudowę, bo tu jedną mamy na kamerce, a tutaj mamy drugą. Tak się zastanawiam, czym one się różnią, ale chyba się nie różnią niczym, więc dobra, ciekawe. Mamy oczywiście śrubę. To włożymy. Mamy kabel do ładowania. I to było wszystko. Pudełko jest puste. I tutaj mamy jeszcze tak. Jeden uchwyt, ale taki jest dość nietypowy. Wygląda troszeczkę inaczej niż standardowy. Przyjrzyjcie się. Widzicie? Zupełnie inaczej jest ta nakrętka, ta śrubka. Widać, że ona jest tutaj na stałe. Nie wypadnie, tak jak tu widzicie, jest z boku. Nie wiem, czemu to ma służyć. Tu jest jeszcze taki plastik. Aha, jest takie wypełnienie, zupełnie inne. Zobaczcie, jak to wygląda. Już wiem, po co to jest. Po to, żeby nam nie drgało. To było wypełnienie z takiej białej gumki zawsze. Tutaj, pamiętacie tą gumkę? Wypełnialiśmy, żeby nie było tego stukania słychać. A tutaj wymyślili to w jednej i w drugiej. Jest tak samo. Przy czym tutaj mamy taką, o, zobaczcie, to jest tutaj wszystko ruchome. Mamy taką kulkę. To jest nowość GoPro i ona jest dostępna właśnie z tą kamerką. Nie wiadomo, czy będzie można to dokupić. Pewnie tak, do kamerek tych standardowych. No i co tutaj dalej Wam mogę pokazać? Aha, właśnie GoPro postanowiło zmienić to wejście USB na mikro. No chyba myślę, że dobry pomysł. I teraz przejdźmy do samej kamerki. Jak wygląda sama kamerka? Mamy taki zintegrowany uchwyt do kamerki. Wyjmijmy ją. Jest maleńka. Ona jest w wielkości prawie, że można powiedzieć, obiektywu, chociaż to jest taka kostka, jest to po prostu sześcian.
No dobra, zobaczmy tutaj, otworzymy klapkę. Tak, i mamy tutaj port do karty microSD i mamy też właśnie do ładowania, bo tutaj ciekawostką jest to, że bateria jest niewymienna. Ona jest tutaj zintegrowana z całą kamerką i nie możemy jej wymienić. Mamy do tego jeszcze taki wyświetlacz mały. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Chyba widać. No i co? Spróbujemy ją uruchomić. Chyba przed chwilą poprzez naciśnięcie powinniśmy zacząć nagrywać. No dobra, mniejsza z tym. Zastanawiam się tylko, po co jest dodatkowy uchwyt. To znaczy chyba taki jest jakby zapasowy uchwyt do tej kamerki. Kamerkę możemy wziąć pod wodę, ale uwaga, tylko na 10 metrów. Dla porównania mamy tutaj GoPro Hero 3 Plus i tu mamy Session. Z tym, że nie ma nic za darmo. Niestety tutaj ta wielkość tej kamerki nie oferuje nam formatu 4K albo 2,7K, chociaż to dla mnie jako amatora nie jest do końca potrzebne. Jednak też na innych filmach amerykańskich, na których ludzie pokazują właśnie tutaj tą nowość, tą kamerkę Session, udowadniają, że jakość jest jednak gorsza niż kamerek tych większych, właśnie tego typu 3 plus czy 4. Także coś za coś, tak? Mamy mniejszą kamerkę, fajnie ona wygląda na kasku. Na pewno przymocowanie tego jest bardziej aerodynamiczne i ciekawiej to jest też na rower przymocować, czy nie wiem, wziąć sobie na rękę, na triatlon, przetestować sobie na triatlonie, przy pływaniu, czy przy czymkolwiek. Na pewno wolałbym wybrać sobie tą kamerkę niż tą, bo jest zdecydowanie mniejsza. I zobaczcie z samym uchwytem, jaka to jest ogromna różnica. Jaka to jest duża, duża różnica. Do tego tutaj dając nam ten taki mikro jakby statywik, tak można powiedzieć, mamy taką kulkę i możemy sobie tutaj jeszcze coś doszykować, doregulować, jest ta gumka. No i co tutaj producent nam oferuje, jakie mamy formaty? Przede wszystkim tak, ekranik, który tutaj właśnie jest, mamy jeden przycisk w ogóle do sterowania menu. I tutaj specjalnie możemy sobie tylko z tego, co doczytałem, możemy przełączyć, włączyć, wyłączyć nagrywanie i przełączyć w tryb fotografowania, a resztę funkcji musimy ustawić przez appa, tak? Przez program, łącząc się z komórką i możemy resztę ustawień po prostu tylko w ten sposób zmieniać. I teraz co nam tutaj oferuje producent, jakie mamy możliwości nagrywania. Więc to, co najbardziej mnie interesuje, to jest 1080 Super Review, czy samo 1080 i 1080 rozdzielczość mamy w FPS-ach od 60 do 25. A Super View mamy w FPS-ach od 48 do 25. Mamy też oczywiście 960, mamy 1440, czyli te formaty gówniane, dla mnie kwadratowe, w ogóle nie wchodzą w grę. I mamy oczywiście też 720 Super View i zwykłe 720. I 720 zwykłe mamy od 100 FPS-ów do 25, a 720 Super View mamy od 60 do 25. Także no, z tego, co widziałem na tych testach porównawczych, na tych filmikach porównujących szczegółowo jedną i drugą kamerę, jest nieznaczna różnica. Dla jakichś super koneserów to będzie na pewno miało znaczenie. Dla mnie się wydaje, że specjalnie nie będzie miało znaczenia. Na pewno jeżeli będę robił rzeczy, w których nie będzie miało dla mnie znaczenia wielkość tej kamery, czyli będę nurkował, to wezmę siłą rzeczy już tą kamerę GoPro Hero 4, bo na pierwsze, że mogę ją głębiej wziąć pod wodę, a poza tym przy nurkowaniu ta jakość jednak jest tego wideo istotna i ważna. Ale jak będę wychodził na rower, tak, to wezmę sobie kamerkę Session. Jak ją oczywiście będę miał, bo to nie jest też moja kamera.
jak już wspomniałem, została użyczona przez chłopaków z ABOS. Małe podsumowanie. Kamerka Session i 3 plus, czy nawet 4. No ta o połowę lżejsza i przynajmniej, no spójrzcie, wielkość jest porażająca. Różnica jest porażająca, a zaznaczmy, jedna i druga jest w obudowie. Natomiast każdemu bym pozostawił do przemyślenia, czy kupić taką małą, bo może ktoś potrzebuje ją ukryć, nie zależy mu na jakiejś super jakości, więc wtedy polecam tą. Im mniejsze, tym mi się wydaje lepsze. A jeżeli nie, no to wybór należy do Was. Na pewno jest to fajna zabawka, aczkolwiek cenowo jest bardzo podobnie, jak nie tak samo jak Hero 4. Jak Wam się podobało, to lajkujcie. Oczywiście kamerkę możecie kupić w Poznaniu na ulicy Dąbrowskiego 56 w sklepie AWOS u chłopaków. Gorąco polecam, bo będziecie mogli tam zobaczyć wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Mają dużo dronów. No i skorzystać z ich porad, bo jak już wspomniałem w poprzednich filmach, mają naprawdę ogromną wiedzę i na pewno Wam doradzą i będziecie mieli okazję po prostu chwycić sobie jedną i drugą kamerę w rękę i przemyśleć, co tak naprawdę potrzebujecie i co byście chcieli kupić i z czego będziecie korzystać. Do zobaczenia, na razie, hej!